Siema, witam wszystkich bardzo gorąco, jest mi bardzo miło, że mogę kolejny raz na YouTubie z samego rana, już od 6 rana na tym śniadaniowym vlogu się tutaj ukazać. Dzisiaj mamy piątek, no i jest to ostatni dzień tygodnia, jeżeli chodzi o serię śniadaniowych vlogów, więc w sobotę i niedzielę śpimy do późna, odpoczywamy i oczywiście szykujemy się na dobrą zabawę, ale też uważajcie w niedzielę, żeby w poniedziałek już potem być totalnie, żeby nie mówić trzeźwym. Po prostu, żeby być wypoczętą osobą, przygotowaną na kolejne trudy szkoły czy też pracy. Dzisiaj oczywiście pogadamy sobie, no tak na piątek to wypadałoby, o czymś takim przyjemnym. No i to będzie dosyć taki przyjemny temat, to znaczy będę tutaj prosił was troszeczkę o to, abyście komentowali. Mianowicie dzisiaj chciałem zauważyć taką naprawdę bardzo ważną sprawę. Ważna kwestia. Ja jako twórca YouTube, który bardzo często wyraża się, pokazuję oczywiście twarz, ale także mówię i dużo mówię, dużo komentuję, zauważyłem i wiele osób mi zwróciło uwagę, w tym oczywiście osoby z mojego otoczenia, osoby bliskie, ale przeważnie widzowie, że popełniam dużo błędów. No i oczywiście łatwiej jest wytknąć komuś ten właśnie błąd, niż samego siebie dopilnować. I też tak jest w tym wypadku, w moim wypadku, to znaczy jeżeli ktoś popełnia błędy, to łatwo mi jest wyłapać ten błąd i napisać w komentarzu, albo zwrócić mu uwagę, słuchaj, nie mówi się będę, tylko będę. Albo na przykład nie mówi się włączać, tylko włączać. I generalnie tak, jesteśmy tutaj, jesteśmy Polakami, powinniśmy pięknie mówić piękną polszczyzną. Tylko problem jest taki, i teraz troszkę się będę tutaj wam tłumaczył. Wiecie jak to jest, no winny się tłumaczy. Będę się wypierał i troszkę szukał takiego usprawiedliwienia. Mianowicie ja jestem ze Śląska. Dużo tutaj u nas się... żeby nie powiedzieć godo się po śląsku, po prostu mówi się w gwarze śląskiej, żeby każdy zrozumiał, więc u nas się godo i na przykład w języku polskim te rzeczy, które są w gwarze śląskiej, są całkowicie nie do przyjęcia. Mianowicie niektóre błędy i takie całkowite niejasności stylistyczne wynikające z gwary śląskiej są całkowicie niezrozumiałe w języku polskim pod względem stylistycznym oraz składniowym. No i na przykład rzeczy, które są jak najbardziej dopuszczalne w gwarze śląskiej i są według niej poprawne, w języku polskim są bardzo, bardzo źle traktowane, jeżeli chodzi o taką poprawność. To znaczy są po prostu niepoprawne. Fajny motor. No i niestety wynikają z tego potem błędy. Na przykład często mówię se, czyli ja pójdę se. No, generalnie nie powinno się w ten sposób mówić, powinno ja sobie pójdę, tak? Albo ja pójdę sobie. No i to też jest taki problem, uczę się tak troszkę na tych błędach tutaj wyjść jakoś na cało. Generalnie, no staram się jakoś tutaj walczyć z tym. Już oduczyłem się wiele lat temu mówić włączać, już mówię włączać cały czas. Te se, bardzo często końcówki. W ogóle ostatnio tak strasznie zwracam uwagę na to, w jaki sposób się używa tych końcówek. Na przykład podaj mi te wino. Często tak mówiłem na przykład. Albo podaj mi... tak, no chyba w ten sposób można powiedzieć. Podaj mi te wino. O, w ten sposób. A powinno się mówić podaj mi to wino. Ponieważ końcówka o, wino... świadczy o tym, aby podać to wino, a nie te wino. I na przykład tak sobie potem oglądam te materiały swoje i tak, kurczę, ja nie potrafię mówić po polsku. Ja nie umieć mówić polska mowa. No i generalnie to jest problem. No oczywiście, każdy popełnia błędy i też jak na przykład słucha się taką osobę w radiu, czy jakiegoś prezentera, który mówi pięknie po polsku, chociaż nie zawsze oczywiście, są wyjątki, którzy są po prostu niedouczeni i też mówią byle jak. Nawet politycy nie potrafią dokładnie mówić po polsku i też często można się pośmiać przy telewizji, oglądając telewizję. No i generalnie jestem ciekaw, jakie wy macie spostrzeżenia. Jakich wy błędów nie potraficie się oduczyć, albo jakich błędów się już oduczyliście. Kiedyś na przykład mówiliście bardzo niepoprawnie. Jakiegoś błędu, cały czas używaliście jakiejś takiej złej składni, na przykład mówiliście włączać, no takie, to jest taki standard, nie? Włączać, jakieś końcówki źle, ja już nie mówię w ogóle tutaj o pisowni, bo jeżeli chodzi o pisownię, to zawsze popełniałem dużo błędów, ale o takim zwykłym mówieniu, o takiej zwykłej rozmowie, o takiej zwykłej komunikacji oraz na przykład ja jestem osobą, która często nagrywa do kamery i nie mam odbiorcy takiego żywego, dopiero wy jesteście odbiorcą takim po drugiej stronie monitora, swojego monitora.
Więc ja generalnie nie otrzymuję na bieżąco takiej informacji, ej, popraw się. Ale czasami mój mózg, tak, tam coś jest. Mój mózg mówi mi, kurczę, popełniłeś błąd, Dawid. I teraz czasami na przykład powiem coś źle i staram się od razu to poprawić i teraz nie wiem, no chyba dobrze jest, tak? Bo czasami na materiałach jest taka moja gadka typu mówię coś i za chwilę jeszcze raz to mówię tylko z poprawioną wersją i też mam tą niepewność, czy ta poprawiona wersja według mnie jest tą prawdziwą wersją według zasad wszystkich języka polskiego i tak dalej. No i tak, wiecie, staram się mówić po polsku pięknie, tak, aby każdy zrozumiał, bo nie ukrywam, że jak ktoś mówi bardzo ładnie, poprawnie, no to bardzo, bardzo przyjemnie się taką osobę słucha. No, nie ma nic gorszego, jak na przykład słuchać osobę, która mówi, co sobie pójdę i tam, i teraz, o, otworzę set, dobra, to super, no i to, czyli generalnie osoba, która nie potrafi złożyć jakiegoś takiego jednego, konkretnego, sensownego zdania. A niestety na świecie takich osób nie brakuje. Także trzymajcie kciuki, będę się starał zwracać na to uwagę. Postaram się poprawiać niektóre z tych błędów. I podczas tego materiału chyba popełniłem z tysiąc błędów. Kurde, to jest zboczenie teraz, bo jak mówi się o tym, to się po tym cały czas myśli. Ile ja popełniłem błędów? O! Dobra, trzymajcie się, mam nadzieję, że ten materiał Wam się podobał i życzę Wam wspaniałego weekendu, chociaż pogodę, zapowiadali pogodę na sobotę i niedzielę naprawdę słabą, to znaczy opady deszczu. Także jeżeli ktoś jedzie w góry, nad jakiś zalew, nad morze, na kajaki, na łódki, na Mazury i tak dalej, to mimo wszystko mam nadzieję, że fajnie spędzicie, albo przynajmniej przy grillu, niekoniecznie na łodzi, albo z jakąś łódką. Także... pozdro dla kumatych, moi drodzy. Trzymajcie się gorąco, miłego dnia i miłego weekendu. Widzimy i słyszymy się już w poniedziałek w kolejnej serii śniadaniowego vloga. Na razie, wszystkiego dobrego. Cześć.